program w sieci Jakub Szymański. Dzień dobry, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Maciek Ociepa, Częstochowska Akademia Badmintona. Witam Ciebie, Maćku. Witam Ciebie i witam szanownych Państwa. Maćku, chwilę się nie widzieliśmy. Wiem, że dużo się wydarzyło w Twoim życiu, zarówno prywatnym, jak i tym zawodowym, ale może od zdrowia zacznę. Czy wszystko w porządku? Bo wiem, że trochę perturbacji było. Czy jesteś już na korcie, z powrotem grasz, z powrotem uczysz? Tak. No, miałem uraz i musiałem pozbyć się bólu, który doskwierał mi podczas gry i podczas codziennego funkcjonowania. Udało się, wszystko przeszło prawidłowo, już ten okres taki rekonwalescencji minął również, więc już z powrotem jestem na korcie, już powoli się ruszam i myślę, że już niedługo też wystartuję w pierwszych zawodach. Jesteś na korcie i dodajmy, jesteś w swoim miejscu wymarzonym. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy przy okazji programu Sport Toker Extra, że tobie się marzy takie miejsce stricte dla badmintona w Częstochowie, gdzie można by było swobodnie uprawiać ten sport. I coś takiego powstało, mowa o Twojej fabryce. No dokładnie, tak jakby to było marzenie, które, a marzenia są po to, żeby je realizować. I udało nam się zrealizować takie marzenie. Powstało 6 profesjonalnych kortów do badmintona ze specjalnym oświetleniem, ze specjalną nawierzchnią, z liniami tylko do badmintona. Nazywa się Fabryka Badmintona, mieści się na ulicy Bojemskiego 9 w Częstochowie. Czyli strefa ekonomiczna. Tak. No jest to miejsce, które jest stworzone do badmintona, bo wszystko tam jest przystosowane pod badmintona. A tylko badminton, czy inne sporty rakietowe też? Mamy też tenis stołowy, więc to jest też taka nowość, że można sobie po prostu stół wynająć na godzinę i można sobie pograć w tenisa stołowego. I tak samo można w końcu badmintona pograć wtedy, kiedy się chce, a nie koniecznie zapisywać się do jakiejś sekcji albo chodzić na jakieś treningi. Kortów jest 6. Tak. Nie wiem, ty planujesz jakąś dalszą rozbudowę, nie wiem, rozszerzenie tego może o squash, może o tenis ziemny, czy tak jak było w tym marzeniu? Badminton, jeszcze raz badminton. Wiesz co, marzenie to był badminton, natomiast będąc na kilku szkoleniach w Hiszpanii miałem okazję pograć w padla i chyba to jest takie ciche kolejne marzenie, żeby na dworze postawić jakieś klatki do padla. No i myślę, że to by było marzenie wielu zawodników padla, nie tylko w Częstochowie, ale w ogóle w całym kraju, bo wiemy, że deficyt jest kortów do padla chyba w Polsce. Wiesz co, jakby ja się znam na badmintonie, więc siedzę w tym badmintonie, natomiast mi się spodobała ta dyscyplina, jaką jest padel, bo jest zbliżona trochę do badmintona, trochę do tenisa, trochę do squasha, więc to jest takie fajne połączenie tych trzech dyscyplin. Taki miks, tak. Troszkę. A powiedz mi tak z biznesowego punktu widzenia, nie obawiasz się, że na ten moment tak badminton plus tenisowy to jest troszeczkę za mało, że na przykład nie wiem, jak nie ma strefy fitness, to przedsięwzięcie może się nie powieść? Wiesz co, tak jakby no, coraz więcej ludzi idzie na tego badmintona i chce grać. Poza tym no w dzisiejszych czasach i obecnej sytuacji, jaka panuje w związku z pandemią i z całym tutaj zamieszaniem z ewentualnymi kolejnymi jakimiś lockdownami, no to jest to bezpieczna dyscyplina, bo jesteśmy naprzeciwko siebie, nie jesteśmy w bliskim kontakcie, więc nie wchodzimy zaraz na te same przyrządy, które są, więc tak jakby no jest to bezpieczna dyscyplina, więc nie, chyba się nie boję. Zainteresowanie duże i to chyba można też powiedzieć z perspektywy tego turnieju inauguracyjnego, który się odbył, bo tam widziałem mnóstwo kategorii zaawansowania. Ilu ostatecznie uczestników stawiło się na starcie? 134 zawodników. To jest, szczerze powiedziawszy, nasz rekord, jeżeli chodzi o turnieje amatorskie. Bo przeważnie było tak, że organizowaliśmy turniej amatorski razem z turniejem na przykład elity. No i wtedy osiągaliśmy wyniki około 150. Czyli tutaj elity nie było? Nie, elity nie było. Byli zawodnicy, którzy mogli wystartować w kategorii Open, no ale to nie była ta czołówka Polski. Czołówka Polski pojawi się dopiero u nas znowu w Częstochowie 2 października. Turniej będzie odbywał się w fabryce badmintona. Tutaj byli sami amatorzy i dlatego tyle kategorii, dlatego tyle możliwości gry.
Długi turniej, bo naprawdę było dużo osób. A jak poziom? No powiem szczerze, że bardzo wysoki. Jeżeli chodzi o badminton amatorski, przyjechało wielu bardzo dobrych zawodników, mimo tego, że nigdy nie trenowali w żadnych klubach, ani nie szkolili się w żadnych klubach. To sprawiło, że poziom był bardzo wysoki. Poziom był bardzo, bardzo wysoki. A powiedz, jak wielu z tych zawodników, którzy rywalizowali w tym turnieju, to częstochowianie? Czy tutaj też jest taka grupa zawodników, która się tworzy, czy jednak przyjezdni mimo wszystko? Wiesz co, to jest tak, że tak jakby tutaj w okolicy, w naszym powiecie można powiedzieć, jest bardzo dużo lokalizacji, w których ludzie grają w badmintona, bo jest to Blachownia, jest to Wrzosowa, jest Olsztyn, jest sama Częstochowa. No z samej Częstochowy, z mojej akademii, w której ja też gram, wystartowało około 30 zawodników. Myślę, że łącznie częstochowianinów było około 40-45. No to dość imponująca liczba. Mówisz, że szykujecie w październiku turniej dla elity, a coś dla amatorów też jest przewidziane? Tak, tak. Jesteśmy w tym momencie w trakcie... Już wystartowały tak naprawdę rozgrywki amatorskie, jeżeli chodzi o ligę singlową. To są rozgrywki, które są rozgrywane co drugą, co trzecią niedzielę. Szykujemy turniej Grand Prix Częstochowy, czyli 4-5 turniejów, które mają sumować się do klasyfikacji generalnej dla amatorów właśnie w różnych kategoriach wiekowych. Zaawansowanie. To jeszcze inny turniej, który też jest zaawansowanie, oczywiście, że tak. I turnieje dla dzieci, bo w zeszłym sezonie razem z zaprzyjaźnionymi klubami z Lublińca, z Blachowni, z Koszęcina i z Koziegłu wystartowaliśmy z taką ligą powiatową dla dzieci. Więc żeby te dzieci zachęcić do gry badmintona, one miały stworzone takie swoje specjalne rozgrywki. Nie są też jeszcze zawodnicy, którzy występują w Mistrzostwach Polski swoich kategorii wiekowych, dlatego żeby nie generować większych kosztów, postanowiliśmy stworzyć coś tutaj regionalnie dla nas, jeżeli chodzi dla dzieci. Dobry sport dla dzieci. Ogólnorozwojowy, nie wiem, mało kontuzjogenny? Ogólnorozwojowy, poprawia wzrok, poprawia koordynację, poprawia koncentrację, więc zdecydowanie polecam. My teraz w Częstochowskiej Akademii Badmintona zajęliśmy się nowym projektem, jeżeli chodzi o w ogóle same treningi dla dzieci, bo do tej pory prowadziliśmy zajęcia w grupach 16-osobowych. W tym momencie zmieniliśmy cały system szkolenia i mamy większą ilość trenerów, a za tym idzie mniejsze grupki treningowe, że ten trener jest tylko i wyłącznie dla dwóch, trzech, maksymalnie czterech zawodników na korcie. Dzięki temu ten postęp jest widoczny dużo szybciej. A ile lat dzieciaki muszą być, żeby wejść na kort, tak, żeby to miało sens? Żeby grać. No, żeby się uczyć, żeby próbować. To znaczy, no, tak naprawdę różne są sposoby treningu, bo są dzieci, które mają, teraz mieliśmy, rozpoczęliśmy takie treningi z taką najmniejszą grupą naszą, najmłodszy uczestnik miał 3,5 roku, więc jakby są dzieci, które mają tyle lat i mogą sobie poradzić. Ale wtedy jak się nazywają ociepa? jeszcze nie. Natomiast to jest tak, że oni wtedy dostają balona, rakietę i balona. I ta koordynacja jest poprzez ruch ręki, ale podbijamy balona, który leci wolniej, który leci bardziej, możemy go skontrolować niż lotkę, i wtedy te dzieci potrafią szybciej to łapać i później przenoszą to na lotkę. To powiedzmy, bo już zasugerowałeś, zaczęła się liga, natomiast to, że ona się zaczęła, to nie znaczy, że zapisy są zakończone, czyli zakładam, ja jeśli chciałbym spróbować swoich sił, mogę. Oczywiście, że tak. Liga jest tak stworzona, amatorska tutaj u nas w Częstochowie, że każdy może spróbować swoich sił. Jest podział w tym momencie już na 6 poziomów rozgrywek. W każdej grupie, w każdej lidze, bo my to nazywamy lidze, jest 5 zawodników. Muszą rozegrać mecze pomiędzy sobą. Najlepszy zawodnik awansuje wyżej, do wyższej ligi. Najsłabszy spada
niżej, więc myślę, że w twoim przypadku start w 6 byłby. Zaczynam od 6, tak. Widzisz we mnie potencjał, próbuję to, wedrzeć to ty się. Ty widzisz w sobie potencjał, idziesz wyżej. Dobrze, dobrze. Ja oczywiście wierzę w siebie, to podstawa sukcesu. Myślę, że wy też mocno wierzycie w siebie, mówię pod kątem drużyny ligowej, bo przytrafił się awans ligę wyżej. To też był cel na miniony sezon. Udało się. A powiedz, jak jest teraz, jakie cele przed następnym sezonem ligowym? No proste, no awans do pierwszej ligi. Tak by my jako Częstochowska Akademia Badmintona chcemy przywrócić rozgrywki ogólnopolskie tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, do Częstochowy. Pierwszym krokiem był w ogóle start w lidze, w trzeciej lidze w zeszłym sezonie. W tym momencie drużyna została wzmocniona o 2 zawodników. Jeszcze nie powiem jakich. Zachęcam do obserwowania naszego profilu, bo tam na pewno o tym wspomnimy. I nie da się ukryć, że teraz myślimy o tym, żeby awansować do pierwszej ligi. A to jeszcze pozwól, że dopytam o nomenklaturę, no bo na przykład w piłce nożnej mamy ekstraklasę i pierwsza liga jest drugim poziomem rozgrywkowym. Jak to jest w badmintonie? Tak samo. Czyli w tym momencie mamy drużynę na trzecim poziomie rozgrywkowym. Tak, na trzecim i na czwartym, bo jednocześnie z awansem pierwszej drużyny do drugiej ligi zgłosiliśmy drugą drużynę do rozgrywek trzecioligowych. Czyli cel na ten sezon, drużyna z drugiej do pierwszej, z trzeciej do drugiej. I kolejna drużyna w następnym sezonie zgłoszona. A jakiś taki bardziej dalekosiężny cel, nie wiem, za 5-7 lat, jak to widzisz? No, tak by cel jest taki, że te wszystkie poziomy i te wszystkie drużyny, które są zgłaszane, są po to, żeby w przyszłości zawodnicy, którzy w tym momencie mają 10-12 lat, mają wspierać tą drużynę swoimi umiejętnościami, swoją grą. Po to te kolejne awanse i po to kolejne drużyny w naszych szeregach, w rozgrywkach ligowych, żeby ci młodzi zawodnicy mieli później gdzie grać. Osobiście trzymam kciuki za to i będę starał się zrobić wszystko, żeby w przeciągu 2-3 lat awansować do Ekstraligi. Mamy w tym momencie zawodniczkę, która reprezentuje Polskę w kadrze narodowej. Jest to Gebrysia Skórkowska, która obecnie przebywa w Badminton Center of Excellence w Danii. Ile ma lat? 15. 16. To jest potencjał na zawodniczkę olimpijkę, na przykład Los Angeles? Myślę, że Paryż. Paryż? No bo tak naprawdę 16-19 lat jest Paryż. Myślę, że jej kariera w tym momencie nabiera takiego rozpędu i wszystko dzieje się tak szybko, idzie w takim kierunku, że myślę, że możemy spokojnie myśleć nawet o próbie startu w Paryżu. To Gabrysi życzymy 24 roku w Paryżu. A tobie, Maćku, tak na koniec, czego życzyć? Zdrowia. Zdrowia, myślę, że zdrowia, no i klientów tak naprawdę, większej ilości osób chcących uprawiać badminton, chcących się poruszać na korcie i chcących spróbować tej dyscypliny, którą tak naprawdę każdy z nas gdzieś na dworze odbijał, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ta dyscyplina wygląda na hali. Najszybszej dyscypliny sportu na świecie, bo lotka leci z jaką prędkością? 493. 493 rekord świata. Maćku, dziękuję Ci serdecznie za dziś. Bardzo miło było Cię u mnie gościć. Dziękuję również Państwu. To był program W sieci. Do widzenia.